zaszczyt pan, w imieniu pana burmistrza przedstawić Wysokiej Radzie projekt uchwały pod tytułem Uzbrojenie działek pod inwestycje przy ulicy Stróżowskiej, sieć wodociągową i kanalizację sanitarną oraz zabezpieczenie w budżecie gminy miasta Sanoka na lata 2018-2019 środków finansowych na jego realizację. Konieczność wykonania tej inwestycji przedstawił wstępnie już pan burmistrz. Głównymi przyczynami są budowa obwodnicy oraz projekt rozbudowy, budowy zakładu karnego na działkach gminy. Jeśli popatrzymy na teren, który jest rozpatrywany, część tego terenu jest objęta planem przestrzennym zagospodarowania, czyli tak zwana stara prochownia, czyli to jest działka o numerze 2247 o powierzchni 5,6 hektara. Pozostałe działki 3225 przez 2 o powierzchni 4 hektary 96 oraz działka 3225 przez 1 o powierzchni 6,22 nie jest objęta planem przestrzennym zagospodarowania. W związku z powyższym na tą część inwestycji musimy przygotować dokumentację w formie decyzji inwestycji celu publicznego. Takie wstępne działania gmina już rozpoczęła, po prostu w tej chwili przygotujemy kartę informacyjną celem otrzymania decyzji środowiskowej. Głównymi, jak powiedziałem, przyczynami jest po prostu chęć inwestycji prowadzona przez zakłady karne. Zakłady karne określiły się tutaj, jaką po prostu inwestycję chcą przeprowadzić, więc jest to zakład, który będzie przybywało około 1300 osób. W związku z powyższym będzie wytwarzane około 72 tysiące metrów sześciennych ścieków w ciągu roku. Poza tym będzie zużywane około 650 kW prądu oraz będzie potrzebne też zasilanie w energię cieplną około 2 MW w ciągu roku. Jeśli chodzi o zadania, które są po stronie gminy, to jest zaopatrzenie tych inwestycji w wodę oraz odprowadzenie ścieków. I tak, proponowany kolektor ciągu sieci wodociągowych wynosi około 1400 metrów. Koszt budowy tego wynosiłby około szacunkowy 494 tysiące. Jeśli chodzi o prowadzenie kanalizacji sanitarnej, jest to bardziej po prostu inwestycja skomplikowana z tego tytułu, że sieć kanalizacji, która znajduje się na terenie ulicy Lipińskiego, nie jest po prostu w sposób płynny przejąć te wszystkie ścieki. Stąd potrzebna była wybudowa przepompowni i zbiorników retencyjnych. Szacowany koszt na wykonanie tej inwestycji wynosiłby około 793 tysiące. Łączna suma brutto tego kosztu jest 1 287 tysięcy. Planowana inwestycja wykonana by była w kwocie 450 tysięcy w roku 2018 i 837 w roku 2019. Rozważane są w tej chwili jeszcze inne możliwości, że tak powiem, przesunięcia i gdyby nastąpiły, na pewno będzie Wysoka Rada poinformowana i nastąpi zmiana tej uchwały. Nica fasada w najbliższym czasie już się staje, a będzie się stawała dużym placem budowy. Ruszyły inwestycje już na dzisiaj. Przy Komarsze stoi sieć słupów i tak jak mówił pan burmistrz po rozmowie z prezesem, na ten rok przewidziany jest do oddania ten obiekt. Ruszyła termomodernizacja 21 budynków, projekt wspólny z zakresu termomodernizacji miasta i spółdzielni mieszkaniowej Autosan. Te zapowiedzi, wprawdzie uchwała intencyjna dotycząca uzbrojenia i uporządkowania działek przy ulicy Stróżowskiej, ale miejmy nadzieję, że one zostaną sfinalizowane, zwłaszcza, że tak jak dzisiaj słyszeliśmy na sesji, powstanie duży zakład karny, który w finale będzie zatrudniał dużą, pokaźną liczbę osób. Mając na uwadze jeszcze budowę dworca, który już został zapowiedziany w tym roku, nadzieją pozostaje jeszcze przebudowa ulicy Lipińskiego, także posada doczekała się ruchu inwestycyjnego. O tym bardzo często na sesjach mówiłam. Uważałam, że niesprawiedliwie ta dzielnica była traktowana, jeśli chodzi o rozdział środków. Ale dzisiaj posada będzie wielkim placem inwestycyjnym. Dziękuję. Odnosząc się jakby do tych propozycji inwestycji, które mają być tam w górze ulicy Stróżowskiej, ja bym chciał zapytać pana naczelnika i pana burmistrza, czy my zamierzamy rozmawiać z powiatem sanowskim o ulicy Stróżowskiej. Ta ulica jest
no, w stanie takim, że odnowiona jest od Lipińskiego do zespołu szkół numer 3. Tam ten dalszy przebieg ulicy jest w trochę gorszym stanie. Ulica prawie nie ma chodników. Są tylko miejscami przy szkole, prawda, jeżeli się nie mylę, tu przy mechaniku. Natomiast generalnie nie ma w tej górnej części, to właściwie te chodniki zostały odzyskane, bo były zarośnięte trawą i tutaj dzięki Radzie Dzielnicy przede wszystkim udało się jakby tam odzyskać. Natomiast no, stan chodników jest jednoznaczny, więc ja bym tutaj apelował o to, żeby jakoś próbować porozumiewać się z powiatem sanockim, który jest właścicielem Stróżowskiej, żeby o tej ulicy pomyśleć, no bo ona jednak przebiega przez środek dużego osiedla, przy szkołach, więc trzeba tam pomyśleć o bezpieczeństwie, jeżeli ma powstać jeden zakład, prawda, pracy, zakład karny, ale to też zakład pracy. Mamy tam jeszcze jakieś inne plany, więc ruch tam na pewno się zwiększy i gdzieś to trzeba uwzględnić i przewidzieć. No i druga rzecz, która wraca nam i odbija się tutaj jak czkawka, to znaczy ten wyjazd na Lipińskiego. Ja przyjmuję te argumenty, że jak pojawi się już obwodnica, to oczywiście ten ruch na Lipińskiego jakby zmieni się, ale nie mam takiego pewnego przekonania, że to w dużym stopniu poprawi ten wyjazd ze Stróżowskiej Lipińskiego. Tam w tej chwili robią się korki. Jeżeli zwiększymy ten ruch na tej ulicy, to te korki po prostu będą jeszcze większe. I tutaj musimy też jakoś o tym pomyśleć, pomimo tego, że ani jedna, ani druga droga nie jest miejska, bo mamy tutaj skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą krajową, o czym doskonale wiem. Więc ja bym chciał przede wszystkim o to zapytać, właściwie zasygnalizować to i poprosić, żeby w przyszłości mieć to na uwadze, bo my musimy już teraz jakby to przygotowywać. Pan burmistrz w czasie sprawozdania powiedział, że cena 11 hektarów tych działek została oszacowana na kwotę 3 miliony złotych, czyli wychodzi mi, że metr kwadratowy 27 zł 27 groszy. Tu miasto wyda 1 300 000 złotych na uzbrojenie tych działek. Czy wartość tych działek, wycena zostanie podniesiona, bo domyślam się, że wycena była zrobiona przed inwestycjami miasta na tych terenach. Jaka część tych sieci będzie dotyczyła tych 11 hektarów, czyli o ile podniesie się wartość nieruchomości przekazanych później ewentualnie zakładom? Faktem jest, że ulica Stróżowska, szczególnie w tamtej części poza zespołem szkół technicznych czy zespołem szkół numer 3, jest w stanie fatalnym. Ja ostatnio z racji tej, że byli przedstawiciele więziennictwa, kilkakrotnie przejeżdżałem tą drogą i ona będzie wymagała modernizacji. Ona jest własnością powiatu. Ja ostatnio rozmawiałem z panem starostą. Pan starosta no też oczekuje, że w związku z tą inwestycją ta droga będzie modernizowana, ale widzę, że te oczekiwania idą nie w kierunku, że powiat coś zrobi, tylko w kierunku ewentualnie miasta i ewentualnie przyszłego inwestora, jakim ma być więziennictwo. Jeżeli chodzi o więziennictwo, proszę sobie uświadomić, że takich miast jak Sanok zabiegających o te inwestycje jest wiele i my naprawdę nie możemy oczekiwać, że więziennictwo będzie naprawiać drogi powiatowe bądź gminne. Więc jest to kwestia ewentualnie zawarcia porozumienia pomiędzy powiatem a miastem co do możliwości modernizacji. No, w przyszłym roku mogłaby być szansa do tak zwanej schetynówki, ale tego czasu mamy w sumie już niewiele. Choć myślę, że realnie byłoby jeszcze przygotowanie dokumentacji, bo to nie byłaby budowa drogi, tylko byłaby przebudowa i ewentualnie zrobienie podkładów geodezyjnych i rysunków byłoby możliwe. Natomiast no, z panem burmistrzem no, ja będę musiał rozmawiać, czy w taki układ wiązany z Schetynówki na przyszły rok miasto powiat będziemy wchodzić, bo no, z dyskusji przy Schetynówce na ten rok państwo jako radni wyrażaliście wątpliwości, czy powinniśmy w sposób taki dość częsty angażować swoje środki w drogi powiatowe. Ale to jest na pewno temat, bo ta droga na pewno ulegnie zniszczeniu, choć nie wiem, czy na etapie jej budowy powinniśmy podejmować działania związane z jej przebudową, bo nie ulega wątpliwości, że w trakcie budowy, a jeżeli ta inwestycja miałaby takie tempo, jak wskazuję,
to czy powinniśmy modernizować drogę przed, w momencie, kiedy będą jeździć ciężki sprzęt. Więc myślę, że tutaj powiat ewentualnie, no, jeżeli byłaby sytuacja jakaś wyjątkowa, to być może Rada wyraziłaby zgodę na jakąś częściową naprawę. Natomiast na tutaj modernizację ja bym na tym etapie nie wchodził, gdyż mówię, wykonamy nową drogę, a potem sprzęt ciężki jest niższy. Natomiast rzeczywiście jest kwestia zjazdu na ulicy Becińskiego. Ja ostatnio po komisji, na której była dyskusja na ten temat, rozmawiałem z przedstawicielem generalnej dyrekcji, z panem Bulwanem. Tutaj jest nadzieja, że ten ruch zostanie zmniejszony. Według obliczeń on w drugim roku funkcjonowania obwodnicy może ten ruch zostać zmniejszony o 50%. Niemniej jednak to nie rozwiąże problemu, natomiast problemem jest znów tutaj bliskość przejazdu kolejowego przy ulicy Becińskiego, bo moglibyśmy tutaj rozważać budowę ronda, bo niewykluczone, że te drogi, ulica Becińskiego, ulica Lipińskiego po wybudowaniu obwodnicy przejdą na własność miasta, w związku z czym byłoby to wtedy w naszej gestii przebudowa takiego ronda i być może, że przy jakichś tam korzystnych warunkach finansowych miasto byłoby to w stanie przepchnąć, natomiast znów będą się tutaj pojawiać problemy z bliskością linii kolejowej, gdzie zarówno ronda, jak i światło, a szczególnie światło, no nie bardzo tutaj ze względu na warunki techniczne będą możliwe do zamontowania. Będziemy się zastanawiać, no być może, że będziemy musieli jakiś tam tak zwany bypass zrobić, gdzieś ominąć w rejon ulicy Topolowej. No na pewno będziemy się temu tematowi musieli na tym tematem pochylić, bo może to być problemem, choć to będzie zakład, który będzie w większości zakładem zamknięty, więc tam generalnie będzie dojazd z dowożem ewentualnie jakiejś żywności, ale planowane są też budowa hal produkcyjnych, w związku z czym niewykluczone, że ten temat będzie wymagał pochylenia się i próby rozwiązania tego tematu. Odpowiadając na wniosek tutaj pana radnego, my nie możemy liczyć, że przy zwiększeniu ewentualnie uzbrojenia, poniesieniu pewnych kosztów uzbrojenia, my podniesiemy wartość tej tego terenu, bo zasada jest generalnie taka. Skarb Państwa oczekiwał, że my tę działkę przekażemy po prostu na własność Skarbu Państwa bez jakichkolwiek tutaj transakcji wiązanych. W związku z czym w przypadku zamian pomiędzy Skarbem Państwa a samorządem istnieje taka możliwość, że te nieruchomości będą się zerować, czyli bez tak zwanych dopłat. I my uważamy, że to też jest korzystne, bo nawet gdybyśmy tamtą działkę uzbroili, jeżeli nie ma miejscowego planu i nie byłoby decyzji w warunkach zabudowy, to jej wartość generalnie by tak nie wzrosła. Natomiast wedle wycen, bo to są wyceny takie szacunkowe, tę nieruchomość tutaj w centrum miasta, na której obecnie areszt śledczy znajduje się, wyceniliśmy na podstawie niedawnej wyceny gimnazjum, bo to wycena polega na określeniu kosztu wartości jednego metra kwadratowego budynku, nie powierzchni użytkowej, tylko jednego budynku i z tego wyszło nam 3 800 000, natomiast w przypadku tamtym nie liczyliśmy jako tereny zielone, bo to ani nie ma, nie jest to działka, która w miejscowym planie ma zapisy jako działka przeznaczona na cele przemysłowe, w związku z czym przyjęliśmy taką średnią cenę pomiędzy terenami rolnymi a działką o ewentualnym przeznaczeniu. Natomiast proszę tutaj nie liczyć na to, że Skarb Państwa dopłaci nam do ewentualnie tej zamiany. Takie stanowisko jest i więziennictwa, i przede wszystkim więziennictwa, i wojewody, który będzie tutaj pośredniczył w tej transakcji. Panie burmistrzu, w mojej wypowiedzi nie brzmiało pytanie, czy Skarb Państwa dopłaci. Ja wiem, że nie dopłaci. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy podawali wartości skalkulowane. Jeśli wymieniamy budynek aresztu w centrum miasta na wartość nieruchomości na ulicy Stożowskiej, to określmy, że tam to kosztuje 4 200 000, bo tyle zainwestujemy. Albo pytanie było, jaka część tej kwoty dotyczy samych tych 11 hektarów. I na to pytanie odpowiedzi nie dostałem.
i wiemy, jaka jest wartość aresztu. Mi chodzi tylko o to, porównywanie, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że budżet państwa nam do tego nie dopłaci i pytanie nie szło w tym kierunku. Odpowiadam tutaj panu radnemu. My moglibyśmy oczywiście zlecić taką wycenę i ta wycena byłaby tutaj takim wiarygodną informacją. Natomiast no, nie widzimy potrzeby wydawać środków na dodatkowe wyceny, bo to jest kwota rzędu tam kilku tysięcy złotych, w granicach może 3-4. Natomiast my przygotowujemy to uzbrojenie również pod kątem nieruchomości tak zwanej dawnej prochowni, bo mamy wpisane tam usługi przemysłowe i ja osobiście było u mnie już kilku, chyba trzech przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani terenem, ale jak pojechaliśmy i zobaczyliśmy, tak, uzbrojenia nie ma, działka zarośnięta, tam jest około 470 jakichś drzewek, takich samosiejek typu topole, no to każdy odwraca się nam z kolokwialnie na pięcie i mówi, no to mnie to nie interesuje. W związku z czym my to uzbrojenie również przygotowujemy pod jakby anonimowego inwestora, który mógłby przyjść i tu na tym terenie będziemy musieli tak przede wszystkim wykarczować te drzewa. Tam miejscowy plan mamy zapisane usługi. Musielibyśmy również zniwelować i dodatkowo prawdopodobnie przeprowadzić jakąś ekspertyzę, czy na terenie byłej pochodni nie ma jakichś ładunków, które mogłyby ewentualnie zagrażać bezpieczeństwu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę kolejnych zgłoszeń. Pozwolę sobie udzielić głosu. Szanowni Państwo, miasto, kiedy zaczęła się sprawa obwodnicy, cały czas zabiegało o to, żeby był zjazd na ulicy Stróżowskiej. Pamiętamy, że straciliśmy nawet inwestora na tym stadionie przy ulicy Stróżowskiej. W tej chwili sytuacja się troszeczkę zmienia. Nie możemy się obawiać, że jeżeli będziemy wnosić coś nowego, to tę inwestycję, obwodnicę nam odbiorą, ponieważ ona jest już tak zaangażowana, że tego nie zrobią. Natomiast zyskujemy bardzo poważnego partnera w tym, aby zabiegać o to, żeby ten zjazd na ulicy Stróżowskiej się pojawił. I ja myślę, że docelowo powinniśmy o tym myśleć, żeby zabiegać i to by było najlepsze rozwiązanie nie tylko dla zakładu, ale i w ogóle udrożnienie tych rozwiązań komunikacyjnych w mieście Sanoku, bo byłby wyjazd właśnie obwodnicą do później Ronda Beksińskiego, także to by naprawdę pomogło i myślę, że nad tym powinniśmy się skupiać, żeby docelowo, mając takie wsparcie, no właściwie inwestora Skarbu Państwa, że to by się mogło nam udać.